Po raz pierwszy. I tak, dzisiaj będziemy mówić o tym, w jaki sposób możemy zarobić nawet kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy dzięki jednej udanej inwestycji. I tak naprawdę jest to propozycja dla każdego, niezależnie od tego, jakimi środkami na start dysponujesz. Możesz tutaj zarobić naprawdę godziwe pieniądze w stosunkowo krótkim czasie. Jeśli chodzi o mnie, to już od 5 lat zarabiam przez internet, także wiem, że po prostu jest to jak najbardziej realne. A ten temat, który dzisiaj zaprezentuję, no to jest coś, co zdarza się tak naprawdę raz na, no raz na powiedzmy kilkadziesiąt lat taka okazja. Jest to po prostu inwestycja w firmę transportową, która polega na tym, że będzie to kolejka nadziemna, ponieważ dzisiaj, jak wiecie, duże miasta są przepełnione. Na jedną rodzinę przypada często już nie jeden, ale dwa samochody. I właśnie projekt Skyway, czyli tej kolejki nadziemnej, ma być remedium na tą sytuację, ponieważ ten środek transportu jest nie tylko dużo tańszy, jeśli chodzi o koszta budowy w stosunku do innych środków transportu, ale jest również dużo szybszy. Tak naprawdę będzie osiągać do 500 km na godzinę. Co więcej, średnia prędkość podróży jest bardzo duża, a czas podróży od momentu wyjścia z domu aż do punktu docelowego jest bardzo krótki. I co więcej, ta kolejka jest niezwykle bezpieczna oraz ekologiczna. Już się nią zainteresowała Unia Europejska. Co prawda Unia Europejska jeszcze nie zainwestowała pieniędzy, ale zrobi to wówczas, kiedy firma pokaże jej prototyp, tak? Pokaże prototyp tej kolejki. No i tutaj, kiedy to nastąpi, no to jest to kwestia na razie tutaj do dogadania. Za chwilę będziemy o tym mówić, co się dzieje na ten moment w firmie. Chcę tylko powiedzieć, że jakby twórcą tego projektu jest Anatolij Junicki, który już od prawie 40 lat rozwijał ten projekt, tak? Czyli no nie jest to osoba przypadkowa. I tutaj tak naprawdę, ile możemy na tym projekcie zarobić? Tutaj jest napisane, że 1000%, ale de facto, jak ja to liczyłam, to może być nawet 5000% w ciągu, no powiedzmy, od około 3 lat. Także jest to możliwość zarobku za kilka lat, a również jest możliwość zarobku już teraz. I właśnie za chwilę powiem o tym, czym się te dwa rodzaje zarabienia różnią. Tutaj jeszcze kilka słów o wynalazcy, czyli Anatolij. No jest to generalnie osoba, która już ma na swoim koncie 140 wynalazków, czyli nie można powiedzieć, że to jest pierwszy lepszy, tak? Czyli tylko jest to osoba, która się na tym temacie zna. Tutaj sobie przewiniemy, bo tutaj po prostu jest pokazane tak mniej więcej, jak będą wyglądać te kolejki. Zresztą są one już budowane, tak? No bo tak naprawdę no, o to chodzi, żeby już ta technologia została wdrażana w wielu krajach na świecie. I co my z tego mamy, tak? My możemy z tego czerpać nawet dywidendy do końca naszego życia, ponieważ tak to twórca nam tutaj zapewnił taką możliwość. Tylko no, wiadomo, że na początek musimy się stać akcjonariuszami, czyli też mieć jakieś udziały w tej spółce, a potem zostanie nam to wielokrotnie wynagrodzone. I tutaj są państwa, które już zainwestowały i takie, które powiedziały, że dadzą środki dopiero wtedy, kiedy ta firma pokaże ten prototyp kolejki. Jeśli chodzi o kraje, które już zainwestowały, no to jest to na ten moment Australia, Białoruś, oraz Słowacja już podpisała umowę, minister transportu Słowacji, a reszta tych krajów, czyli przykładowo tutaj Unia Europejska, tak jako konglomerat, powiedzmy jeszcze nie, ostatecznie nie przyznała środków, ale mają to na uwadze, ponieważ firma cały czas pozyskuje partnerów, tak? A w tej chwili na Białorusi, jeśli ktoś ma ochotę, można się przejechać już, to jest cały czas budowane i do końca 2017 roku będzie ten prototyp zakończony. Czyli de facto po prostu no jest już coś realnie budowane. Okej, i teraz tak. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie nie tylko na Białorusi, ale również w Australii, ze sprawą australijskiego milionera, który był wcześniej odpowiedzialny za Departament Planowania Transportu,
i zajmował się głównie autostradami. W tej chwili on prowadzi właśnie projekt Skyway, czyli to też nie jest osoba przypadkowa, tylko ktoś, kto ma realny wpływ na to, co się dzieje w dziedzinie transportu, ale tutaj trzeba jeden z takich kruczek, trzeba powiedzieć, że on zainwestowałby w ten projekt jako osoba prywatna, tak? Czyli nie jako przedstawiciel rządu, ale zainwestował w ten projekt jako osoba prywatna, no i on teraz go rozwija. Okej, i teraz tutaj sobie tutaj tylko przewiniemy, bo tutaj jest relacja z konferencji, która ostatnio była w Słowacji, de facto jakby jakie tylko takie ogólne wnioski z tej konferencji są takie, że jest to pierwszy projekt w historii ludzkości, który umożliwił uzyskiwać naprawdę duże dochody takim osobom jak my, czyli mikroinwestorom, ponieważ równie dobrze firma mogłaby sobie powiedzmy rozdać karty pomiędzy grube ryby, czyli jakby podzielić po prostu cały tort pomiędzy tam powiedzmy kilku graczy, że tak mówię tutaj metaforycznie. O to chodzi, że no taka powiedzmy taka firma jak Microsoft, Google, to oni nie dzielili się z nikim zyskami. Po prostu no w tej chwili jedna akcja powiedzmy Google jest warta $700, ale jakby nikt nie miał możliwości praktycznie na tym zarobić, oprócz osób, które były wtajemniczone, tak? A my w tej chwili właśnie uczestnicząc, dokładając swoją cegiełkę do tego projektu, możemy potem, jak mówiła, mieć nawet 5000% z tego zysku. Bo firma po prostu powiedziała, dobra, dajmy też takim zwykłym ludziom na tym zarobić. No i w tej chwili tutaj już nawet mamy 100 tysięcy inwestorów z 75 krajów, a ponad 300 tysięcy ludzi po prostu zarejestrowało się do projektu i otrzymało tak zwane darmowe akcje. Do końca roku liczba inwestorów prawdopodobnie wzrośnie do 500 tysięcy, a co jeszcze dalej, we wrześniu są też targi międzynarodowe transportu, na które ja również się wybieram i właśnie liczba inwestorów będzie, podejrzewam, po tych targach drastycznie rosnąć. Co tutaj jeszcze jest istotnego, to jest to, co przed chwilą mówiłam, że minister transportu Słowacji już podpisał umowę o współpracy ze Skyway i również chce wprowadzić tą technologię. I w tej chwili tak naprawdę pytanie takie główne, kiedy my będziemy mogli na tym projekcie zarabiać? Wówczas, kiedy Skyway zacznie sprzedawać technologię i zarabiać, tak? Bo jeśli oni będą zarabiać, no to my będziemy zarabiać, bo oni wtedy wejdą po prostu na giełdę, tak? W tej chwili projekt jeszcze nie jest na giełdzie, ale już są podjęte jakby na ten temat starania, żeby weszli jak najszybciej na giełdę, no wiadomo, jak najszybciej, tak? Giełda to też jest papierkologia, czyli to jeszcze mówię, te minimum te 2 lata im to zajmie. Ale jeśli w tej chwili możemy kupić te akcje za bezcen, a na giełdzie będą one za minimalną cenę $1 jedna akcja, to jest właśnie dla nas ta wielka szansa. Jeszcze za chwilę o tym dokładnie powiem. Teraz tylko chciałabym jeszcze powiedzieć o tym, że właśnie 20 do 23 września w Berlinie mamy targi, na których firma będzie pokazywała swój prototyp i w tym momencie będzie każda osoba mogła zobaczyć, jak to wygląda. Mówię, ja sama się też wybieram, bo chcę zobaczyć po prostu, no, co oni zaprezentują. Sam fakt, że już są na takich targach, no to widać, że to jest poważna międzynarodowa firma. Tutaj jeszcze tylko takie kwestie techniczne, że te kolejki będą budowane około 5 do 10 metrów nad powierzchnią ziemi, czyli de facto nie będzie to jakoś tak super wysoko. I co jest właśnie istotne, to, że dlaczego to miałoby być takim wielkim hitem, dlaczego wszystkie kraje miałyby w to wejść, tak? A wiadomo, że jak oni zaczną sprzedawać te kolejki, to my wówczas jako akcjonariusze również na tym zarabiamy. I dlaczego mieliby mieć tak dużo nabywców? No po pierwsze, już ci potencjalni partnerzy biznesowi są, a po drugie, tutaj takie parametry, że koszt budowy 1 km trasy Skyway to jest 5 milionów, tak? Jeśli chodzi o 1 km autostrady, to jak widać, no to jest nawet 10 razy więcej może być, a z kolei 1 km transportu podziemnego, czyli metro, no to jest nawet 100 razy są większe koszty, tak? Czyli widać, że to jest ogromna różnica. No i po prostu jeśli ten transport będzie tańszy, to dlaczego mieliby te inne kraje nie miałyby tego wdrażać, tak? Co jeszcze jest bardzo ważne, to, że przed 3 laty było ogromne ryzyko i dawano dyskont za $1 2500 akcji, tak? Czyli to było 3 lata temu. Na ten moment po roku, przepraszam, dyskont zmalał i za $1 było 1500 akcji, tak? Czyli taki był po prostu przelicznik, jeśli by ktoś pytał się, no dobrze, ale jakie te akcje mają realną wartość?
po kolejnych 2 latach już to ryzyko cały czas się zmniejszało i był przelicznik 1,750 dolar akcji. W tej chwili mamy za 1,200 dolar akcji, ryzyko spada coraz szybciej. Za 1 rok dostaniemy około 20-30 akcji, tak? A na koniec roku takie są przewidywania, że będzie to już 1 dolar jedna akcja. Tylko jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, że to nie będzie jeszcze taka oficjalna giełda, ale będzie już można zacząć myśleć o tym wejściu na giełdę, czyli wystawieniu tej, tutaj pisze IPO, to znaczy Initial Public Offer, czyli pierwsza publiczna oferta. W tej chwili firma ma IZIN, międzynarodowy numer papierów wartościowych, czyli widać, że po prostu wartość tych akcji cały czas jakby idzie w górę. No i tak naprawdę jeszcze jest taka kwestia istotna, że już w 2017 roku będzie też taka giełda wewnętrzna, na której będzie można odsprzedawać swoje akcje innym inwestorom, tak? Czyli przykładowo ktoś się nie załapał na zakup akcji, no i ty jako, że po prostu wcześniej kupiłeś, możesz komuś odsprzedać i już po cenie, jaką ty po prostu podyktujesz, tak? Czyli to już będzie taka ciekawa opcja, ale to jeszcze nie jest taka giełda normalna. Okej, no i tutaj w tej chwili, co jest jeszcze ważne, to właśnie teraz powiem o tych 2 sposobach zarabiania, tak? Czyli w jaki sposób możesz mieć pieniądze za określony czas, a w jaki sposób możesz mieć pieniądze dzisiaj. Oczywiście najlepiej byłoby łączyć te 2 sposoby ze sobą. I to jest to, co mówiłam, tak? Czyli pierwszy sposób, będziesz mógł odsprzedać te akcje na giełdzie wewnętrznej i możliwe, że będzie to już w 2017 roku, lub odsprzedać je na giełdzie normalnej, czyli takiej, to co mówiłam, że 1 dolar jedna akcja, ale to najwcześniej w 2018 roku. I tak naprawdę potem, posiadając te akcje, możesz otrzymywać dywidendy nawet do końca swojego życia. Także no, nie warto też wszystkiego na przykład sprzedawać na tej giełdzie wewnętrznej, czyli bo potem po prostu nic ci nie zostanie na tą giełdę normalną. Jeśli jeszcze nie rozumiesz, jak będzie łatwo tutaj można zarobić takie kwoty w przeciągu kilku lat, tak, bo to też nie mówię o tym, że to będzie pstryknięcie palcem, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, to jeszcze raz jakby to wyjaśnię. Jedna akcja w tej chwili kosztuje 2 centy, tak? Za 1 dolar masz 200 akcji. Przypominam, że jeszcze 2 lata temu ta wartość akcji była dużo, dużo mniejsza, a już w tej chwili kosztuje 2 centy. I w tej chwili, jeśli zakupisz pakiet, w którym przykładowo będzie 500 tysięcy udziałów, a akcje wejdą na giełdę po przewidywanej cenie, jedna akcja równa się 1 dolar, to masz na czysto 500 tysięcy dolarów. Co więcej, kiedy podpisujemy tutaj umowę, przystępujemy do firmy, to właśnie w tej umowie jest zapis, że jedna akcja będzie równa 1 dolar, kiedy tylko firma wejdzie na giełdę, tak? Także de facto no, firma chce nam to zagwarantować, tak? I tak naprawdę właśnie też jest taka kwestia, że ryzyko tak naprawdę maleje z każdą chwilą. No oczywiście zawsze jest ryzyko polityczne, ale jeśli chodzi o takie ryzyko technologiczne i takie ryzyko po prostu no jakby tutaj z tym projektem związane z firmą, to wszystko jest tutaj naprawdę już pod ścisłą kontrolą i naprawdę nie ma się tutaj czego obawiać. I tak jak mówiłam, jedna akcja przykładowo Google to jest 700 dolarów, czyli tak naprawdę taki wynik, 1 dolar jedna akcja jest jak najbardziej realnym i możliwym do zrealizowania wynikiem. I teraz tutaj chciałabym pokazać, jakie mamy najpopularniejsze pakiety ratalne. No tutaj jakby wszystko też to mamy w panelu, tak? Czyli jeśli tutaj ktoś Cię zaprosił na ten dzisiejszy webinar, nie wiem, czy to byłam ja, czy inna osoba, to możesz sobie po prostu potem poprosić o link do rejestracji. I wówczas masz do wyboru różne te pakiety. Za samą rejestrację dostajesz 100 akcji gratis, czyli tak czy siak warto się zarejestrować. No i tutaj mamy na przykład takie pakiety 25 dolarów miesięcznie, 50 dolarów miesięcznie, 100 dolarów miesięcznie, 200 dolarów miesięcznie. Każdy po prostu sam określa, jaka powiedzmy by tu go, jaki by tu go ten pakiet interesował. Także po prostu w tym momencie no, jest to naprawdę projekt dla każdego. No i oczywiście wiadomo, że im więcej będziesz mieć tych akcji, tym lepiej, no bo przykładowo ktoś sobie wykupi pakiet taki, powiedzmy, milion akcji, tak? No to w sumie są też osoby, które takie pakiety wykupują. No to jeśli będzie potem cena 1 dolar za jedną akcję, nawet jakby to było za te 3 lata, no to co? No to nie warto było dla takiej wielkiej kwoty, czyli miliona dolarów w tym momencie wykupić sobie teraz pakiet, który naprawdę nie jest drogi, tak? W tej chwili, bo
wartość będzie cały czas rosła tych akcji. I teraz tak, pakiety, które uposażasz na swoje dziecko, również to jest taka możliwość. No i mamy też pakiety jednorazowe, tak, jeśli ktoś stwierdzi, że powiedzmy te raty nie są dla niego, to można jak najbardziej też wykupić pakiety jednorazowe. Jak mówię, skontaktuj się z osobą, która Cię zaprosiła na ten webinar, to wówczas będziesz mógł wybrać sobie swój pakiet. I też chciałam powiedzieć, że ilość akcji ogólnie jest ograniczona, tak? Czyli jeśli teraz we wrześniu są te międzynarodowe targi transportu, to no to może bardzo spowodować, że nie tylko cena tych akcji pójdzie do góry, tak? Bo zakładając, powiedzmy, no firma zrobiła, naprawdę zrobi, odniesie wielki sukces na tych targach transportu, podpisze nowe umowy, podpisze nowe kontrakty, to wówczas cena akcji idzie automatycznie jakby do góry, tak? Czyli po prostu najlepiej, jeśli chcesz w ogóle tutaj oczywiście zainwestować, to najlepiej pospieszyć się i zrobić to przed tymi targami we wrześniu, ponieważ no potem cena może naprawdę podskoczyć do góry, to ja nie mówię dlatego, że to jest taki chwyt marketingowy, tylko dlatego, że takie są realia, tak? Powiedzmy, przyjdzie jakiś wielki inwestor, wykupi bardzo dużo akcji, no to dla nas już na przykład będzie mniej akcji, a wiadomo, że jak jest ofert deficytowy, to cena idzie w górę, tak? To są po prostu żelazne prawa rynku i dlatego po prostu Cię o tym informuję, żebyś po prostu wiedział, że jest teraz w tej chwili jeszcze taka okazja. Okej, okay, no i drugi sposób zarabiania to oczywiście. Czyli pierwszy to po prostu zarabiamy na tym przebiciu akcji, może to być nawet do 5000% w ciągu tak 3 lat. A jeśli chodzi o drugi sposób zarabiania, no to jest oczywiście program partnerski, tak? Nie jest to oczywiście obowiązkowe, ale można. I tutaj tak naprawdę no, prowizje są bardzo, bardzo tutaj, że tak powiem, no, sowite. Ponieważ firma, jak ty zaczynała firma, no to oni też po prostu, jak zaczęli, właśnie tacy zwyczajni ludzie, tak? Czyli tacy ludzie jak my, mali inwestorzy dali im pieniądze na rozwój projektu. I oni właśnie dlatego mogli wystartować. Pozbierali po prostu składki od ludzi, opowiedzieli, że jest taki projekt, taka kolejka, i że czy ktoś się dołoży, a w przyszłości po prostu mogą na tym zarobić. I oni wiedzieli, że właśnie tacy ludzie jak my im pomogli, dlatego teraz chcą się nam odwdzięczyć. I w tej chwili, jeśli kogoś po prostu zapraszasz tutaj, pokazujesz, że jest taki projekt, to naprawdę no, nie tylko dajesz jakby tej drugiej osobie możliwość po prostu podniesienia w ciągu kilku lat ze standardu jej życia, bo jeśli na przykładowo komuś by wpadła taka kwota jak kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tak, no to myślę, że już może coś z tą kwotą zrobić. Nie mówię, że to będzie za pstryknięciem palcami, tylko w przeciągu kilku lat. To już po prostu komuś pomagasz, a do tego, jeśli kogoś jeszcze zaprosisz, to oczywiście sam otrzymujesz też tutaj prowizję, tak? Jeśli ktoś by chciał, no to mamy też nawet taki system do zapraszania osób na tak zwanym automacie. Ja mogę też osobom zainteresowanym też takie materiały podesłać, także nie ma problemu. Także tutaj tylko pokrótce powiem, jak wygląda ten program partnerski. Też jak mówiłam, zaproszenie nie jest obowiązkowe, ale no naprawdę wygląda to rewelacyjnie, ponieważ możemy zarabiać nawet do 20 poziomów. I mamy pierwsza kwalifikacja partner, zarabia z 4 poziomów. Kolejna kwalifikacja konsultant, zarabia już z 5 poziomów. Kolejna kwalifikacja lider. No i tutaj już musi mieć przynajmniej 3 osoby, które zainwestowały 200 dolarów i wówczas otwiera mu się zarobienie z 6 poziomów. Tutaj są te procenciki, to jest dokładnie ile się zarabia. Potem mamy master i co to ciekawe jest master musi mieć 3 liderów, tak? Czyli musi 3 osobom pomóc zarabiać dobre pieniądze, żeby po prostu zostać tym masterem. Czyli to mi się podoba, bo wymusza też pomoc, czyli musisz pomóc swoim osobom, żeby dobrze zarabiały, żeby samemu dobrze zarabiać i według mnie to jest uczciwe. I to mi się tutaj w tym programie bardzo podoba. I tutaj otwiera się już możliwość zarobienia do 9 poziomów. I następnie mamy ekspert, tak? Znowu musisz 3 osobom dobrze pomóc, żeby w sensie zarabiały godziwe pieniądze. I ekspert musi mieć już 3 osoby z tej poprzedniej kwalifikacji, czyli z master. No i w tym momencie odblokowuje mu się zarabianie to będzie dziś 20 poziomów. Tak, 20 poziomów. I potem tutaj mamy też tą tabelę. Mamy jeszcze ostatnią kwalifikację, top ekspert. No tu już naprawdę mistrzowie dochodzą. Chyba tylko, chociaż no, jest to jak najbardziej realne, tak? Zależy kto, ile czasu chce poświęcić na ten projekt. No i tutaj do 24 poziomów możemy zarabiać.
Także jak widzisz, naprawdę firma godziwie wynagradza. Do tego, jeśli po prostu w Twojej grupie, obojętnie w której tam gałęzi, będziesz mieć na przykład 10 osób wykupi sobie pakiet w ciągu miesiąca, to przykładowo firma dodaje Ci 2% do Twoich prowizji, tak? No, czyli jak widzisz, to po prostu też zależy od tego, jak bardzo jesteś aktywny w miesiącu, to wtedy firma jeszcze dodatkowo może Cię po prostu wynagrodzić. Także a za sam fakt, że na przykład w Twojej grupie powiedzmy coś się dzieje, tak? Czyli w tym momencie jeszcze firma wynagradza aktywne osoby, nawet 3% może do prowizji się naliczyć. Ok, i tutaj teraz mamy takie trzy najczęściej zadawane pytania. Pierwsze pytanie, czy ten projekt jest realny? Jeśli uważnie słuchałeś tego webinaru, myślę, że jest to pytanie retoryczne. Tak jak mówiłam, oczywiście ryzyko w każdym biznesie jest zawsze, tak? Ale jak sam widzisz, ten projekt zaangażowanych jest już tyle międzynarodowych podmiotów, a będzie jeszcze więcej, ponieważ firma no, nie zasypia gruszek w popiele, tylko cały czas pozyskuje nowych partnerów i to także no, właśnie na arenie międzynarodowej, że ten projekt, że widzisz chyba, że ten projekt ma wszystkie znamiona, żeby odnieść szybki sukces. Pytanie, kiedy firma wejdzie na giełdę, kiedy otrzyma swoje dywidendy, tak? Zakładając oczywiście, że wykupiłeś swój pakiet, tak? I czekasz, powiedzmy, no kiedy z tego coś będę miał. No to tak jak mówiłam, giełda wewnętrzna może być już w 2017 roku i będziesz mógł w panelu sprzedać akcje innym inwestorom, tak? Czyli przykładowo, ty sobie kupiłeś dzisiaj jedną akcję po cenie, jedna akcja 2 centy, a zakładając, skończyła się sprzedaż akcji, nie ma już akcji, a powiedzmy, że twój kolega do ciebie dzwoni, że czemu mnie wcześniej nie poinformowałeś o tym projekcie, też bym chciał mieć te akcje. No to mówisz, ok, no to możesz teraz ode mnie odkupić, tak? No i przykładowo, ty kupiłeś te akcje za jedna akcja 2 centy, no to koledze przykładowo po znajomości, tak, jedna akcja na przykład 10 centów, tak? No i de facto już zarabiasz też na przebiciu, ale to nie o to tutaj chodzi, żebyśmy sobie odsprzedawali akcje, to po prostu firma udostępni taką możliwość już prawdopodobnie w przyszłym roku dla osób chętnych, tak? A jeśli chodzi o giełdę normalną, no to mówiłam, najwcześniej 2018, 2019 rok, myślę, że to jest też uzależnione od tego, jak będzie szła sprzedaż kolejek, bo tutaj właśnie to jest, odróżnia ten projekt od wielu innych jakby projektów w internecie, że tutaj pieniądze no nie biorą się jakby z niczego, pieniądze biorą się właśnie ze sprzedaży realnego produktu, czyli produktu, jakim jest w tej chwili te kolejki, tak? Czy firma podpisuje na przykład kontrakty międzynarodowe, im więcej kolejek sprzeda, im więcej osób zakupi tą technologię, a zapotrzebowanie na nią jest naprawdę olbrzymie, no to po prostu my tym szybciej dostaniemy tutaj pieniądze. I w tym momencie firma zakończy prototyp tej kolejki w 2017 roku i myślę, że to znacząco przyspieszy wejście na giełdę, tak? Czyli jak tylko w 2017 roku zostanie ukończony ten prototyp, to myślę, że będzie można już tutaj wszystko znacząco jakby przyspieszyć. I ostatnie pytanie, właśnie moje ulubione. Jak to możliwe, że firma już teraz sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie? No i odpowiedź jest taka. Firma jest spółką udziałową, ma pozwolenie na przesprzedaż udziałów, ma też międzynarodowy numer papierów wartościowych. No i tak jak mówiłam, jeśli ktoś ma jeszcze tutaj obiekcje, to zapraszamy na targi międzynarodowe transportu w Berlinie we wrześniu już są. Firma się będzie też prezentować. Będzie można osobiście spotkać też właściciela i zadać mu też wszystkie dokładne pytania. Także no jak widzisz, ci ludzie się nie ukrywają. A jeśli ktoś nie zdąży na te targi w Berlinie tam z jakichś przyczyn, to też zawsze właściciel zaprasza na Białoruś. Jeśli ktoś by chciał zobaczyć, czy rzeczywiście ta kolejka jest już budowana, tak? Okej. No bo wiecie, bo niektórzy mają takie opinie, że okej, filmiki na YouTube to można zmontować, chcę jechać osobiście. No to proszę bardzo, jest też taka możliwość, no. I teraz kwestie techniczne. A jeszcze chciałam powiedzieć na temat certyfikatów, tak? Czyli po zakupie jakby pakietu zawsze dostajesz swój certyfikat. Musisz podać też swoje dane, żeby firma wiedziała, że ty to ty. Czyli między innymi trzeba po prostu przesłać swój skan dowodu osobistego oraz potwierdzenie swojego adresu. Jeśli wykupiłeś pakiet ratalny, no to de facto będziesz musiał dopiero dopełnić tych formalności, kiedyś zapłacisz wszystkie raty. I też tutaj kwestia taka z tymi ratami. No wiadomo, że staramy się opłacać je terminowo, ale jeśli przykładowo ktoś ma trudną sytuację w jakimś danym miesiącu, to może też zrobić jest taka opcja, że możesz na przykład zaznaczyć, że w tym miesiącu raty nie płacę, zapłacę za miesiąc, dwie, tak?
Czyli też możesz przez jakiś miesiąc na przykład raty nie płacić, tylko żebyś zaznaczył tą opcję, że po prostu zapłacisz za miesiąc dwie raty na raz. Także jak najbardziej tutaj wszystko można się z firmą dogadać. Jeśli chodzi o rejestrację, to tak jak mówiłam, jeśli nie masz jeszcze konta, skontaktuj się ze sobą, która zaprosiła Cię na webinar. Sama rejestracja jest bezpłatna. Dostaniesz na start 100 akcji gratis. Ok, no i teraz jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Jeśli nie, to po prostu możesz się skontaktować ze sobą, która Cię tu zaprosiła. Ale zobaczymy, czy są jakieś pytania. Jak mówiłam, ja się wybieram też na te targi we wrześniu. No i potem postaram się też udostępnić więcej informacji. No będę jakby firmę tutaj maltretować pytaniami na temat niepokojących różnych kwestii nas. Jak i gdzie zdobyć bilet na konferencję w Berlinie? Okej, już mówię. Bo tak, bo jakby w Berlinie będą dwa wydarzenia. Jedne to jest taka konferencja, które organizuje firma, czyli tam właśnie będzie właściciel i oni sobie organizują osobno swoją konferencję. Na to już nie ma biletów, ale na takie targi, takie wystawiennicze, gdzie firma będzie się wystawiać w Berlinie, jak najbardziej bilety jeszcze są. I tutaj w tym momencie właśnie Ci podeślę zaraz tutaj linka do konferencja. No to widzisz, interesuje mnie konferencja. No to widzisz, konferencja to już niestety, ale bilety są wyprzedane, bo one były do 5 bodajże. Tutaj zobacz, przyklejam też link do tej konferencji, ale z tego co wiem, chyba bilety zostały wyprzedane. A jeśli chodzi o te takie targi wystawiennicze, no to jak najbardziej jeszcze można jeszcze kupić. No, także tutaj podałam oba linki. Ok, czy jeszcze mamy jakieś pytania? To czekam jeszcze chwilę, jakby były jakieś pytania. Proszę, automat do poleceń. Ok, dobra. To ja Ci w takim razie na Skype wyślę, tak? Bo mamy taki i po angielsku, i po polsku mam. I od razu jakby automat oczywiście działa z Twoim linkiem, tak? Dobra, czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? O, no dobra, no to okej, czyli mam chyba Ciebie też chyba na Skype'ie, tak? Okej, dobra, to jeszcze ktoś by chciał, no to proszę pisać. No, a Ania, a ja nie wiem dokładnie, jakie Ty tutaj, czy my się mamy na Skype'ie, albo po prostu możesz mi napisać swój nick na Skype'ie, Ania, tak? Czy tam maila, czy gdzie mam Ci to wysłać, bo wiem, że Ewę i Mariusza mam na Skype'ie. A Ciebie to ja nie wiem, jakby po prostu, czy się mamy na Skype'ie, to mi napisz tutaj, a nie jakieś dane. Znamy się na Skype'ie, to mi wyślesz. Aha, dobra, ty mi wyślesz w takim razie, ty do mnie napisz na Skype'ie, bo mówię, no Ania to trochę takie, nie wiem po prostu, z kim mam przyjemność, tak? Okej. Dobra, no to mi napiszesz. Dobra. Okej, czyli chyba, nie wiem, czy chyba już więcej pytań nie ma, tak? Dobra, jak nie ma, no to kończymy w takim razie. Jeśli jakieś indywidualne pytania, to jeszcze można do mnie oczywiście pisać, nie? Dobra, to dzięki w takim razie i dobranoc. I miłego wieczorku.